Cześć, witajcie w kuchni, w keto kuchni dzisiaj. Były prośby o to, żeby było więcej przepisów, więc oto przepis. Przepis sezonowy, przepis bardzo dobry na lato, bo nie trzeba niczego gotować, a ma super ilość błonnika, jest dobrze zbilansowany, zresztą Wam to policzyłam i zaraz sobie o tym powiemy. Nie do końca nazwałabym to sushi, bo przepis na keto sushi może Wam jeszcze podrzucę, dajcie znać, czy jesteście zainteresowani. Wtedy tam dodajemy zamiast ryżu, ryż z kalafiora, ale tam już jest troszkę więcej roboty. To jest zupełnie wszystko bez gotowania, bez przygotowywania większego i możemy sobie zrobić na zimno. Ja jeszcze dzisiaj nie jadłam śniadania, więc dla mnie to będzie idealne śniadanie. Także takie rollsy z surowej cukinii. Cukinia jest bardzo zdrowa, ma pełno polifenoli, witamin, składników mineralnych. Surowa to już w ogóle, bo niczego nie tracimy i ma też jest dobrym źródłem błonnika. Ja mam cukinię prosto z ogródka, dlatego mówię, że sezonowo. Możemy zrobić to na żółtej, ale możemy też zrobić na zielonej. Także jaką macie dostępną, taką cukinię bierzecie. Fajnie, jak ona ma taki kształt, bo będziemy sobie ją za chwilę wycinać. Więc cukinia to jest składnik numer jeden. W nią będziemy zawijać nasze rollsy. Z warzyw dodatkowo ja szybciutko zerwałam szczypiorek, w sumie cebulkę, też z ogródka, ale się będę chwalić tym moim ogródkiem. Mam też ogórka z ogródka, mam kawałek mango, nie z ogródka tym razem, przynajmniej nie z mojego. Możemy je dodać, ono nam trochę podniesie węglowodany, ale ja bardzo lubię ten dodatek mango, zresztą zaraz zobaczycie, że to i tak się bilansuje, ale jak ktoś jest na przykład na adaptacji, to można z tego zrezygnować. Mamy tutaj też awokado, również niestety nie z ogródka i w ogóle ja ubolewam nad tym, że u nas w Polsce nie można uprawiać awokado, bo to importowane, to na pewno wiecie, różnie to bywa ze smakiem. I będzie też odrobina limonki, dlatego ona tutaj też sobie jest. Do tego będziemy mieć sosik z takiego serka śmietankowego typu Philadelphia. Mam tutaj odmierzone 60 gramów, to będzie mniej więcej na jedną porcję dobra ilość. I można tak naprawdę smarować to od razu samym serkiem, ale możecie też zrobić sos taki bardziej smakowy, dlatego ja ostra papryczka, bo lubię na ostro, więc jakiś tam dodatek ostrej papryczki, czy to w przyprawie, w płynie, czy w płatkach. I sos sojowy i właśnie ta limonka, to będzie nasz serek. Do tego bardzo ważne nasiona sezamu. One fajnie nam dodadzą mikroelementów, ale także właśnie tłuszczu, białka, wszystkiego co potrzeba i smaku przede wszystkim, więc posypiemy sobie to z sezamem. Czegoś mi tu jeszcze brakuje? A, łososia! Lecimy z łososiem wędzonym, żeby, tak jak mówiłam, nie było żadnego gotowania. Ale łososia muszę wyciągnąć, bo zapomniałam. No dobra, mamy łososia wędzonego. Upewnijmy się jeszcze, że wszystko jest i policzmy sobie to makro. Około 200 g cukinii, czyli właśnie taka jedna niewielka cukinia, 60 g serka, 100 g łososia, 30 g sezamu, szczypiorek, trochę mango, połowa awokado, połowa, czyli około 50 g ogórka. I sos sojowy, sok z limonki, to nam łącznie daje jakieś 700 kilokalorii. Jeżeli nam się uda zjeść, to w całości to się jeszcze okaże. 32 g białka, 54 g tłuszczów i 16 g węglowodanów netto, czyli całkiem dobrze zbilansowany, niskowęglowodanowy posiłek. Ja już potrzebuję tego śniadania. Także no cóż, lecimy szybciutko.
Słuchajcie, to nie jest najszybsze danie ever, ja się zgadzam. Trochę tej ręcznej robótki tutaj jest. Natomiast jeśli lubicie takie robótki ręczne, jeśli robienie w grzeczy w kuchni albo takich właśnie prac ręcznych Was odpręża, tak jak mnie, to bardzo polecam. I przede wszystkim jest to pyszne, zdrowe. Jak widzicie, wygląda pięknie, więc można na randkę sama ze sobą albo na przykład dla kogoś, czy wspólnie, razem spędzić ten czas i takie a la sushi z cukinii przygotować, bo naprawdę warto. Także polecam i muszę już kończyć, bo jestem głodna. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Byłam głodna i na spokojnie zjadłam te 700 kalorii, więc jakbyście chcieli się z kimś dzielić, to zróbcie więcej. Czuję, że mam sezam w zębach. Także ja z czystą przyjemnością i tak idealnie siadło.